się w 8 w Oktoberze. Ja wstałam, jest 5:40. Wstałam o 5:10. Wyszłam z nią na spacer. Dzisiaj jest pierwszy dzień, gdzie normalnie funkcjonuje. Wczoraj nie chciała się wysikać, załatwić, bo była tak zestresowana. Minęła noc, jest dobrze, także przyzwyczaja się pomału. Ja sobie zrobiłam kawki z tygniemi. I dobrze, mamy w centrum Katowic mieszkanie, bo przynajmniej mam blisko do pracy. Nie muszę wstawać o tej 3:30, żeby się ogarnąć. Tylko mogę sobie pospać do 5:00. Więc... No, ale powiem, że noc nie była za dobra, bo nie mogłam zasnąć. Ja ogólnie, jak jestem na nowym miejscu, to w pierwszą noc mam problemy ze spaniem. I tak było też na mieszkaniu. Mój partner normalnie zasnął i ja jeszcze nie mogłam spać. Co godzina się budziłam, sprawdzałam, jaka jest godzina. Więc noc nie należała do najlepszych. Wracamy do domku, pijemy kawkę i ogarniamy się do końca do pracy. Wracam sobie do domku, do pracy. Zrobiłam jeszcze małe zakupy. Płyn do naczyń, ocet, katonę mojemu chłopowi. I wracam, powiem wam, że w pracy tak mi się czas zleciał. Co prawda szłam do pracy nietomna. Szłam, robiłam sobie spacerek, a wróciłam autobusem. Więc no, taki był powrót. Byłam z Miją na spacerze. Mamy już drugi spacer udany. Wczoraj nie był udany, dzisiaj on był. Teraz jakby z nią wyszłam, też był udany. Ale no, widać, że Mia jest bardzo zestresowana, dlatego dzisiaj wraca do domu. I stopniowo ją będziemy przyzwyczajać do zmiany otoczenia, bo jak tak na gwałt to zrobimy, to może po prostu, nie wiem, coś jej się stać i tego byśmy nie chcieli, dlatego stopniowo ją będziemy przyzwyczajać. Moja mamusia do nas jedzie, jedzie nam zupę grzybową, bo odpalamy dzisiaj lodówkę, ale nie mamy jeszcze piecyka gazowego, także musimy jeszcze trochę poczekać, wytrzymać. Umawiałam też montaż internetu telewizji, także to już mam ogarnięte. Także tak, moi drodzy. No. No i co? Czekamy. Też moja mama nam wiezie odkurzacz, bo musimy odkurzać wykładzinę, którą mamy w sypialni, żeby ustawić tak normalnie łóżko, bo wczoraj stało w poprzech. I żeby już normalnie sypialnia była gotowa.